Witajcie moi drodzy, dzisiaj przy winorośli, odcineczek taki. Chciałbym Was uczulić na pewną chorobę, która właśnie tak się prezentuje na liściach. Ktoś powie, że może jakieś objawy mączniaka rzekomego, ale to nie są mączniaki. Mączniaki takie plamki by były, tak jeszcze. Ani rzekomy, ani mączniak prawdziwy, to są niestety objawy, no może bym powiedział jeszcze bardziej niebezpiecznej choroby, która się nazywa nekroza pędów winorośli. Zobaczcie tutaj na te pędy, jak to wygląda. Widzimy, co tu się z tym dzieje i co z tym robić, tak? No, pędy w kiepskiej kondycji, choroba się rozprzestrzenia na kolejne pędy. I czy możemy coś z tym zrobić? No, moi drodzy, przeważnie takie jest w ogrodnictwie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że tutaj jest po prostu zbyt duża wilgotność, za mało słońca, także powiem Wam tak, winorośl nie lubi takich widoków jak obok tutaj posadzone pomidorki jakieś, zagęszczenie typu maliny, to po prostu tak nie może być. Także za rok my się tym zajmiemy, tutaj będzie sama winorośl, nie wiem czy ja usunę całkiem, bo tu wydaje się, że ta część dolna jeszcze jest zdrowa, więc tu na pewno tu usunę, gdzieś się zaczyna porażenie już bardzo widoczne, być może jeszcze coś tu się da uratować. No, prewencyjnie po prostu pamiętajcie, żeby tu był przewiew przy winorośli i były skierowane pędy na wystawę południową. Tu troszkę jest tak, gdzie za dużo cienia, jednak mimo wszystko to otoczenie nie sprzyja tutaj dobremu wzrostowi tego pędu. Tu też jakieś mączniaki też pewnie występują, ale to są objawy typowe dla, jak wspomniałem już, nekrozy pędów winorośli, czy też można nazwać antraknozą. Możecie switchem spróbować prysnąć, ale na tym etapie to już za dużo, to powiem szczerze, nie da. Także ja to na wiosnę jeszcze może spróbuję ogarnąć. Teraz jeszcze tutaj wytnę w tym miejscu. Już teraz to trzeba wyciąć. A tu zobaczymy, no choroba już się przemieściła, więc prawdopodobnie też no będę obserwował, tak, jeżeli za rok znowu się pojawią tutaj te objawy, to całkiem trzeba będzie wyciąć krzaczek i posadzić go po prostu od nowa w innym troszkę miejscu, bardziej korzystnym. Więc pamiętajcie, że winorośle nie lubią konkurencji. Także jak nawet w tym roku, tak jak u nas było, były przymrozki, myśleliśmy, że może coś tutaj zacudujemy, jakieś pomidorki, coś jeszcze innego. Nic z tych rzeczy, tu po prostu ma być przewiew i wtedy te choroby mniej się infekują. Także to jest bardzo ważna, bardzo niebezpieczna choroba. Oprócz mączniaków na winorośli, co pryskamy przeważnie siarkolem, tak? Czy miedzianem, natomiast tutaj no ewentualny oprysk, jak powiedziałem, preparat Switch 62,5 WG. To tyle moi drodzy, a więc pamiętajcie, no tutaj ta winorośl już wydaje się być bardziej zdrowa, tak, tutaj jeszcze zobaczcie, ma te pędy zdrowe, no ale cóż z tego, jeżeli tam są chore, no zobaczymy, jeszcze mówię, tematu nie do końca nie ogarnąłem, nie podjąłem decyzji, natomiast te chore no trzeba będzie definitywnie wyciąć. Także zróbcie przegląd swoich winorośli, jak wyglądają pędy, czy właśnie też nie macie tej choroby nekrozy, antraknozy, pędów winorośli. To tyle moi drodzy, pytania w komentarzach piszcie, może postaram się na nie odpowiedzieć. Cześć!